jako ten naczelny facet od jaj, jak przychodzi Wielkanoc, no musimy występować w jakichś tych telewizjach śniadaniowych, albo jak wystawy są. Raz zajechałem z takim kogutem japońskiej rasy Onagadori, z bardzo długim ogonem. Na zdjęciu widziałem 12,5 metra, a na oczy tak 6-metrowy ogon w Niemczech. No to zajechałem, no i od razu w tej telewizji mnie prowadzi taki dźwiękowiec. I mówi pan, jak powiedziałem, że przyjeżdża teraz Sawicz z kurą, no to dźwiękowiec mnie się zapytał, czy z Hose kurą. A potem od razu przed kamerą setka i taka blondynka, no tak jak w telewizji, takie lalki Barbie występują. I ona mówi, no, pan jest profesorem, artystą, zajmuje się takim czymś jak hodowla kur. Ja mówię, niech pani nie żartuje sobie, bo jest to niebezpieczne. Bo hodowla kur jest co najmniej udokumentowana archeologicznie. 8,5 razy dłuższa niż te państwo, które nagrywamy telewizję. I 3 troszeczkę dłuższe od tej wiary chrześcijańskiej, którą chcemy, do której chcemy należeć, a nam tak nie wychodzi. Także no były kiedyś w tym kraju kury, ale niestety po wojnie lud robotniczo-chłopski już tego raczej kurę traktował jako tylko na obiekt do garnka i na jajka. No i tyle. Ale powoli od 1999 roku założyliśmy najpierw klub hodowców kur ozdobnych przy Warszawskim Związku Związku Gołębi Rasowych. Później, jak się okazało, że zaczęło być więcej kur niż gołębi, to zaczęły być zawiści, złości, kłótnie. No to założyliśmy swój własny Związek Gallus. No i tak jakoś istniejemy, współpracując razem z hodowcami z Europy. Jest taki od 1933 roku Związek EE, tej Federacji Europejskiej. I to w Monako założyli. No i tak zjeżdżamy się 2 razy do roku. To jest tyle fajne, że za każdym razem w innym miejscu. W piątek się przyjeżdża, kolacja przedłużona. W sobotę obrady. Żony mają tak zwany damen programen, czyli jeżdżą po jakichś tam zabytkach, słuchają muzyki albo jakieś wtedy, no to od paznokci i różne pomady. A wieczorem fajnie, bo jest bal. I wtedy panie wyciągają takie suknie jak na weselu. No i się bawimy, żeby w niedzielę odjechać, aby znowu za pół roku się spotkać. A tak to jest, no, z miejsca na miejsce jeździmy i pokazujemy. To chodź do mikrofonu, powiesz, pomożesz mi, szybciej będzie. Coś jeszcze? Może mają państwo jakieś pytania, to... W mojej kolekcji zawsze nie przy 199, bo od 200 osobników obowiązują inne przepisy weterynaryjne. Ja te kury widziałam w Waliłach, bo on mieszka na wsi, niby profesor, niby światowy artysta, ale mieszka właśnie na wsi. Ale najlepsze zdjęcie, najciekawsze zdjęcie, jakie mam osobiste, to na jego podłodze na Biennale w Wenecji. Była pomalowana też w paski cała. Ja usiadłam, zrobiłam sobie zdjęcie. I jestem zachwycona pracami. Cieszę się, że nawet mam kilka. Tak, tak. I kocham jego sztukę. Życzę państwu miłego wieczoru. Cześć.
jedną pracę ukradłem z Berlina. Nielegalnie. I, no, mieszkam na to, ja to po prostu mieszkam tam, gdzie się urodziłem, także może to jest wieś, no to trudno. Ale przynajmniej od 1642 roku Konrad Tarasewicz Bojar tam mieszkał. Bo u nas nie było szlachcicostwa bojarzy byli. W każdym razie też mam takich przyjaciół z podstawówki.